tej krótkiej poradzie pokażę Wam, jak możemy szybko uruchomić ponownie eksplorator Windows. Przejdźmy sobie do paska na dole, przytrzymamy klawisz Ctrl-Shift i naciśnijmy prawym przyciskiem myszy. Jak widzimy, pokazało nam się menu, które już znamy, ale widzimy dodatkową pozycję Zakończ pracę eksploratora. Kliknijmy i jak widzimy, eksplorator teraz został zakończony. Czasami być może ponownie się uruchomi. Aby go ręcznie uruchomić, naciskamy Ctrl-Shift-Escape, przechodzimy do menu plik, wybieramy uruchom nowe zadanie i wprowadzamy tutaj polecenie Explorer. Naciśnijmy OK. I jak widzimy, eksplorator został ponownie uruchomiony. To wszystko w tym odcinku. Bardzo proszę o pytania, komentarze i subskrypcję kanału. Do usłyszenia.